Akademickie Radio Campus 97,1 FM. Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych. A moim drugim gościem, ale mogę na ty? Zapytam tak, okej. Okay. Aleksandra Skupińska, Stowarzyszenie Forum Młodych Dyplomatów. Witam cię serdecznie. Cześć. O Katarze porozmawiamy, z tym, że na początku, zanim o Katarze jako tym jednym z najbogatszych tak naprawdę państw na świecie, jeśli patrzymy na PKB liczone na jednego mieszkańca, bo to jest 100 tysięcy dolarów, dla kontrastu powiem tylko, że w Polsce to jest 19 tysięcy dolarów, mniej więcej, więc widać, jaka jest różnica. Katarze również organizatorzy Mistrzostw Świata w piłce nożnej 2022. To zanim o tym wszystkim, to powiedzmy o tym, jak Katar stał się tak obrzydliwie bogaty, mówiąc nieładnie. No bo kiedyś to była tak naprawdę taka piaszczysta, malutka enklawa po owiaczy pereł. A jak to się stało, że nagle mamy to, co mamy, czyli drapacze chmur i, no mówię, jedno z najbogatszych państw na świecie? W 1939 znaleziono złoża gazu, które dopiero po 10 latach zaczęto jakoś tam wykorzystywać. Ale nikt, najpierw brytyjski rząd, potem pierwszy, drugi emir nie mieli na to pomysłu. I dopiero w 1995, kiedy Hamad ibn Khalifa zrobił przewrót i zajął miejsce swojego ojca, miał swój konkretny plan na to, jak jego kraj ma wyglądać i od 1995 zaczął do tego dążyć. Dzięki temu Doha z wioski dla rybaków stała się tym, czym się stała. Tych złóż gazu i ropy jest bardzo dużo, bo to jest na 50 chyba lat przynajmniej ma wystarczyć gazu, ropy jeszcze dłużej, więc na razie Katar ma tych złóż bardzo dużo. No właśnie, śpi na gazie i ropie, a swoje petrodolary inwestuje na całym świecie. To dla przykładu tylko na przykład 10 miliardów funtów, za 10 miliardów funtów kupiono dom towarowy Harrodsa w Londynie. Chociażby udziały w bankach Santandera na całym świecie. 150 milionów Katar wydał, żeby zostać oficjalnym sponsorem FC Barcelony chociażby. To są tylko ułamki tych inwestycji po całym świecie, gdzie katarska monarchia inwestuje. Po co tak naprawdę to wszystko? No bo rozumiem, prestiż, okej, ale z drugiej strony po co Katar miliardy tak naprawdę tych pieniędzy wydaje w na przykład sektory bankowe? Katar jest mniej więcej na tym samym poziomie finansowym co Arabia Saudyjska i ma z powodu tego, że Arabia jest bardziej atrakcyjna i pod względem turystycznym i religijnym ma kompleksy i dlatego chce się wybić. Dlatego próbuje na wszelkie możliwe sposoby, a jako, że nie chce być krajem czysto kojarzonym z Arabami i islamem, ostatnio się zaczyna wybijać też na sporcie i na bankowości. No tak, i do te mistrzostwa słynne w piłkę ręczną, które podobno, tak, no drużyna katarska za wiele milionów również kupiona. A czy tu też nie chodzi o trochę dywersyfikację, w sensie takim, że kiedy no w końcu złoża ropy i gazu się skończą, no to będziemy potrzebowali jakiegoś zabezpieczenia, żeby ta nasza monarchia przetrwała? To nie będzie prędko, tak? Zacznijmy od tego, bo to jest trzecie co do wielkości. A Katar ma się i tak na czym wybić, bo ma dobrych zatrudnia dobrych architektów. Ich miasta to może za dużo powiedziane, bo ich nie ma dużo, tak? Sam Katar jest wielkości trzech Warszaw średnio, więc... Województwo świętokrzyskie, tak znalazłem informację, mniej więcej jest takiej wielkości państwo, tak, więc malutkie. Dokładnie, więc próbują wygrać na wszystkim, tak? Tylko, że niestety ze względu na to, że próbują wybić się na turystyce, trochę strzelają sobie w stopę przy tym, jakie są tam ceny i przy tym, że turystów nie stać na to, żeby tam latać. Ale może na coś wpadną prędzej czy później. Właśnie, powiedzieliśmy, że Katar jest państwem tak naprawdę wielkości województwa świętokrzyskiego. Całe państwo liczy 2 miliony mieszkańców, z czego, to też ciekawe, tylko 300 tysięcy to są rdzenni Katarczycy, tak więc naprawdę no, są mniejszością we własnym kraju. Reszta, czyli ten 1 700 000, to są robotnicy najemni. I tych też możemy podzielić na dwie kategorie, bo to są z jednej strony ci wysoko wykwalifikowani, którzy przyjechali z Europy, ze Stanów Zjednoczonych, no i oni siedzą w tych ostatnich piętrach tych ogromnych drapaczych chmur, w których są centra finansowe, w ogromne firmy. No a drugą kategorią pracowników najemnych to są ci nisko wykwalifikowani,
wykwalifikowani, którzy, mówiąc tak obrazowo, budują te wieżowce, w których siedzi ta pierwsza kategoria, budują także stadiony na Mistrzostwa Świata. I tych jest więcej. Oni pochodzą głównie z Bangladeszu, Pakistanu, Nepalu i Indii. No i o warunkach pracy tych pracowników najemnych, no dużo słyszeliśmy już. Od 2012 roku 1100 pracowników zginęło na budowach przeróżnych w Katarze z powodu złych warunków pracy, z powodu upałów, charówki po ileś godzin, po 12, po 15 godzin. I organizacje praw człowieka alarmują, że w Katarze tak naprawdę panuje taki półniewolniczy system, który nazywa się systemem kafala. Jak to wygląda? O co chodzi z tym systemem kafali, o którym słyszymy? To jest generalnie tak, że głównym problemem jest to, że żeby przyjechać do każdego właściwie, poza tymi stricte turystycznymi państwami arabskimi, żeby do nich przyjechać, trzeba mieć sponsora. Takiego opiekuna, który się tobą zajmie i który za ciebie zapłaci jakby co i będzie się tobą opiekował najzwyczajniej w świecie. Problem jest jednak w tym, że bez zgody tego sponsora nie możesz wyjechać z kraju. A jak ci pracownicy patrzą na zdjęcia tego, jaki Katar jest piękny, wielki i magiczny, chcą tam jechać, płacą bardzo duże pieniądze za to, żeby znaleźć sobie tego sponsora i żeby mieć jak znaleźć pracę i mieć jakieś tam warunki, a jak przyjeżdżają, zostają im konfiskowane paszporty, nie dostają tych wypłat, mają problemy z jedzeniem, w sensie nie dostają go, tak samo nie dostają wody pitnej, kiedy praca przy upale nie jest czymś najłatwiejszym, tak? Szczególnie na budowie. I mimo, że wiele razy protestują i buntują się, nic nie mogą wskórać na dobrą sprawę, no bo nie mogą wyjechać. No tutaj emir zapowiedział, co prawda rządzący obecnie Katarem, o którym też za chwilę, że to się ma zmienić, chociaż też takie głosy się pojawiły ze strony emira, że to wcale nie jest tak źle, tylko że państwa Zachodu zazdroszczą Katarowi, że jest taki super bogaty i dlatego takie plotki rozsiewały, jak to się źle żyje pracownikom. Do rozmowy o Katarze i to teraz w kontekście już bardziej polityki zagranicznej również, bo tak jak mówiłem na początku audycji, Katar wspiera i terrorystów, i Amerykanów. To też jest ciekawe w jego polityce. O tym za sekundkę, teraz Lyrics Born i I Like It, I Love It. Wracamy do audycji Róża Wiatrów, audycji o stosunkach międzynarodowych. Moim gościem Aleksandra Skupińska ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Jak wygląda system władzy w Katarze? Bo Katar jest monarchią absolutną, ale jest wyjątkowy w tym względzie jeszcze, pomimo tego, że jest monarchią absolutną, to jeszcze wyjątkowy jest w tym względzie, że na przykład nie ma ani jakiegoś parlamentu, nawet takiego szczątkowego, kadłubkowego, który podlega oczywiście monarchii, ani nie ma też ministerstw żadnych, czyli tak naprawdę władza, rozumiem, w rękach jednej osoby. Jest dodatkowa rada, która pomaga emirowi i tam jest 30-40 członków. Tylko że na dobrą sprawę to wszystko jest rodzina albo najbliżsi przyjaciele i oni mu pomagają w tym wszystkim, ale to co zrobił obecny emir i co jest wyjątkowe w porównaniu do jego ojca i dziadków, to jest to, że do tej rady właśnie zaprosił kobietę. No to proszę bardzo, wyjątkowo. Właśnie o kobietach też za chwilę. Druga sprawa jest to, że na przykład budżet emira jest naprawdę budżetem państwa, znaczy tu nie ma podziału, więc ze szkatoły wyjmuje. Emirem jest 34-letni Tamim Ibn Hamad Al Thani, czyli syn twórcy potęgi Kataru, o którym mówiłaś wcześniej, który właśnie wykorzystał złoża ropy i gazu, które pod Katarem leżą, można tak powiedzieć. Ale pojawiają się też głosy, że tak z tyłu tronu, taką szarą eminencją trochę jest jego matka, czyli szejka Moza. Kim jest, co my nie wiemy. Czy to jest prawda, że ona rządzi tak naprawdę za syna? Ona jest drugą żoną poprzedniego emira z trzech i jest chyba najkochańszą żoną tego Hameda. Dlatego też bardzo często jeździła z nim za granicę i jest na przykład bardzo dobrą przyjaciółką Elżbiety, więc jej zdanie coś znaczy, a poza tym jest na liście 100 najbardziej wpływowych osób Zatoki, więc ma coś do powiedzenia. A jako, że jej syn nie jest jeszcze na tyle wiekowy, żeby móc przez doświadczenie powiedzieć, jak rządzić krajem, to matka mu bardzo pomaga.
Dodajmy, że Elżbiety, czyli jaśnie panującej królowej Zjednoczonego Królestwa. Właśnie o kobietach. Powiedziałeś, że są w radzie, która pomaga emirowi, czy ma być takim ciałem doradczym przy emirze. Jak to wygląda tutaj? Bo Katar jest państwem islamskim, ale ten islam jest bardzo liberalny, patrząc na chociażby sąsiadów, czyli wahabicką Arabię Saudyjską i szyicki Iran. I to właśnie irytuje Arabię Saudyjską i irytuje Iran, to podejście. Jak to wygląda? Czy kobiety na przykład tutaj mogą jeździć samochodami, czego na przykład w Arabii Saudyjskiej robić nie mogą? Albo jak wygląda kwestia ubioru? Właśnie to jest najczęściej wspominane, że kobiety w Katarze mogą prowadzić samochód, mogą tak samo głosować w wyborach, bo jak to powiedział poprzedni emir, szczęście kraju buduje się na szczęściu matek. Dlatego też te zasady, które obowiązują kobiety i które te reguły w konstytucji, które wspominają o kobietach, są, dają im swobodę najzwyczajniej w świecie. A poza tym opieka domowa, czyli wszelkie sprzątaczki, ogrodnicy i tak dalej, są bardzo tani, względnie tani w Katarze, ze względu na to, żeby rodzice mogli się poświęcić wychowywaniu dzieci i własnym zainteresowaniom. A kobiety muszą chodzić, to taką informację znalazłem, to się tak ładnie nazywa, odpowiednio ubrane, tam chyba takie padło słowo, czyli nie musimy nosić zasłaniających twarzy burek, tylko wystarczy po prostu, żeby w miarę tradycyjnie się ubrać, czyli rozumiem, długie spodnie chociażby. Tym drażni Katar sąsiadów, to raz, czyli Arabię Saudyjską i Iran, ale to nie jest jedyna rzecz, którą to małe państewko drażni swoich wielkich sąsiadów, bo no, Katar od lat tak naprawdę już, jeszcze za ojca obecnego emira, wspiera organizacje terrorystyczne czy dżihadystów na całym świecie, w Syrii, w Libii, w Egipcie, w Afganistanie. Tysiące inwestował dolarów w talibów, bractwo muzułmańskie, jeszcze jak Egiptem rządziło, władzę w Egipcie przyjmowało, chociażby w Hamas, również, mimo że jest też, ma dość dobre relacje z Izraelem, jako jedno z niewielu państw arabskich, a Hamas przy okazji wspiera. Arabską wiosnę również emir obecny wsparł bardzo ochoczo, pieniądze rozdawał. No i to irytuje sąsiadów, czyli Iran i Arabię Saudyjską, którym zależy na stabilności w regionie. Stabilności oczywiście rozumiane jako jak najlepiej rządy, które będą współpracowały, i rządy jak najmniej radykalne. Po co to wszystko Katarowi? Czyli taki no, przydomek międzynarodowego donatora terrorystów tak naprawdę. Emir powiedział, że chce być przyjacielem z każdym, że no i to jest jego sposób na politykę zagraniczną. Nie możemy zapomnieć o tym, że Al Jazeera pochodzi właśnie z Kataru, dlatego tak hojnie daje pieniądze na arabską wiosnę i na wszelkie rewolucje dookoła. Z drugiej jednak strony 2% podatku rocznie, które każdy muzułmanin ma obowiązek oddać, bardzo często idzie na dżihadystów, ze względu na to, że jest pewne takie wrażenie, że jak damy na dżihadystów, to Allah będzie bardziej zadowolony, mówiąc kolokwialnie. I spokój będzie w kraju, bo też znalazłem takie informacje, że emir sobie niejako zapewnia sobie tym spokój, żeby właśnie nie powstała odnoga na przykład Al-Kaidy w Katarze. Katar jest zbyt idealny, żeby tam się ktoś zaczął buntować. Opieka zdrowotna jest darmowa, edukacja jest darmowa, podatków się nie płaci, więc... Żyć, nie umierać, to tak. A już ostatnie pytanie powiązane z tym, bo z jednej strony właśnie wspierają terrorystów, wspierają dżihadystów na całym świecie, a z drugiej strony Katar w tym samym czasie jest jednym z najbliższych współpracowników Stanów Zjednoczonych. Lotnisko przecież w Katarze się znajduje, jedno z większych w regionie amerykańskim, z którego chociażby myśliwce startują, które potem bombardują państwo islamskie. Czy to się wpisuje, ta podwójna gra wpisuje się właśnie w to, co powiedziałeś, że Katar chce być przyjacielem wszystkich? Czy to też trochę jest tak, że emir obserwuje, może to tak trochę kolokwialnie zabrzmi, ale obserwuje, kto wygra w tej wojnie, czyli tej wojnie Zachodu z tym radykalnym islamem, i w razie czego, jeśli wygra jedna ze stron, to Katar i tak będzie przyjacielem tej strony? Może być tak, jak mówisz, z jednej strony. Z drugiej strony Katarczycy są strasznymi Anglo- i Amerykanofilami. Dlatego też wszystko, co zachodnie i angielskojęzyczne, bardzo ich kręci, i dużo jest uniwersytetów tak samo amerykańskich i angielskich w Katarze. Dlatego też ta współpraca powinna być jak najściślejsza,
bo Katarczykom zależy na zdobyciu tego amerykańskiego wykształcenia i dzięki temu możliwości rozwoju kraju. No i też Amerykanie bardzo dużo płacą pieniędzy za to lotnisko, znaczy za dzierżawienie ziemi pod lotnisko. To też takie informacje znalazłem, więc jakby Katar tak czy siak korzysta. No to co, usłyszymy pewnie o Katarze w kontekście mistrzostw. Zobaczymy, czy ich nie zabiorą, bo też takie głosy są, że może FIFA zabrać te mistrzostwa. W 2022 roku mają być zorganizowane. A o Katarze w kontekście i mistrzostw, i polityki tego kraju rozmawiałem z Aleksandrą Skupińską ze Stowarzyszenia Forum Młodych Dyplomatów. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Akademickie Radio Campus 97,1 FM.